Od małego dzieciaka nie rozstawałem się z ołówkiem i kredkami. Rodziców ciągle prosiłem, żeby mi kupowali papier i jakiś sprzęt do rysowania, ponieważ mój ojciec był szefem takich stawów, w związku z tym mieszkałem wśród lasów i w ogóle przyrody, to cały czas chodziłem po tych polach, lasach i łąkach i rysowałem wszystko, co tylko mi się napatoczyło. Nie ma czegoś takiego jak inspiracja. Po prostu albo się ma pewną umiejętność obserwacji świata i przetwarzania na rysunek mniej czy bardziej zabawny, albo się tego nie ma. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Soroczyński, jestem asystentem i grafikiem pana Andrzeja Mleczki. Moja praca polega na tym, że pan Andrzej wykonuje rysunek metodą klasyczną, czyli rysuje odręcznie na jakimś arkuszu papieru. Ja dostaję ten rysunek, muszę go zeskanować i wstępnie go koloruję, tak żebyśmy mogli sobie później, jak już pan Andrzej tutaj do mnie dołączy, pracować już nad dziełem. Prawdę mówiąc, Maciek już tak świetnie wie, jakie są moje gusta i czego od niego wymagam, że pewnie gdybym mu dał rysunek, to sam by sobie poradził. Ale koniec końców, zawsze coś znajdę, do czego się można przyczepić. To jest trochę mocniej. Aha. Skokami po prostu, kapujesz. Czyli dajemy jeden kolor. Na razie spróbuj, na przykład pojedź tak, pyk, 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 pyk i to weź troszkę mocniej. No, najważniejszy jest dla mnie monitor, oczywiście, a bardzo ważne jest dla mnie wzorowanie koloru, ponieważ cały czas człowiek pracuje jednak z kolorem i musi jednak trochę rozumieć, jak się kolorem buduje plany i tak dalej. To takie realistyczne odwzorowanie tych barw bardzo mi pomaga w pracy i widzę, że panu Andrzejowi też się jak gdyby zdecydowanie lepiej pracuje na tym monitorze. Bo ja te rysunki traktuję trochę jak takie małe formy teatralne, gdzie to, co rysuję, jest scenografią, ale ja równocześnie jestem scenarzystą, który daje postaciom, które to występują, jakieś teksty. No problem jest skomplikowany, nie bójmy się tego słowa.